Cześć wszystkim w dzisiejszym filmie. I dzisiaj modliszka przeszła Wylinkę. Wczoraj dopiero co mi urodziły się młode patyczaki, a teraz modliszka przeszła Wylinkę. Byłem tak szczęśliwy. A modliszka jest teraz ogromna. Może wezmę ją na rękę i wam pokażę. Na kamerze aż tego tak nie widać, ale naprawdę jest o wiele, wiele. Była wtedy. Wylinka była, nie była na podłodze, była zawieszona o te dwa patyki tutaj, ale po prostu modliszkę ją strąciła, jak otworzyłem akwarium, terrarium, modliszka. Pamiętam, w ogóle Wylinka, zaraz też wyciągniemy ten, to może pierw Wylinka wciągnę. Więc to jest nasza Wylinka, jak bardzo specyficzny wygląd. Tutaj widać jeszcze, jak modliszka miała taki pancerzyk, tutaj widać taki. Tu jest taki pancerzyk, no i ten pancerzyk jest po prostu pełniony od włoku, już nie widać. Nie jest ukryty pod pancerzem. Przednia część od włoku naszej modliszki wygląda tak. Jest jakiś szkielet. A druga wygląda tak. No a przecież Wylinka to jest. Najpierw puszczę psa, bo będzie teraz czekać, ale jak widzimy, są kolce tutaj. Ja sobie tą pierwszą Wylinkę mojej modliszki, która miała tą modliszkę. No i ja ją sobie wezmę i do jakiegoś pudełka wsadzę, pokażę rodzicom i będę miał porównanie tej Wylinki do następnej. Dajemy na bok. Teraz przechodzimy do tego potwora. Modliszka jest teraz taka, jak widać, mówiłem o tym, Do następnego filmu zostawcie łapkę i suba i cześć.